wykładowczyni o strzelaniu w głowę białym ludziom The New York Times, psychiatra podczas wykładu, śniłam o strzelaniu w głowę każdemu białemu człowiekowi. Doktor psychiatrii Aruna Kilanani, która jest etniczną hinduską, podczas wykładu na Uniwersytecie Alewne w Haven mówiła, że śniła o wypróżnieniu magazynku rewolweru w głowę każdej białej osoby, która stanęła jej na drodze. Dziennik The New York Times opisuje szczegółowo wypowiedzi, które wzbudziły liczne kontrowersje. Wirtualny wykład skierowany był do studentów medycyny. Został nagrany, a następnie udostępniony wewnętrznie słuchaczom i wykładowcom, ale Aruna Kilanani po słowach, że śniła o zabijaniu białych ludzi, dodała, że w tym samym śnie zakopała ciało ofiary, wytarła zakrwawione ręce i odeszła w podskokach względnie niewinna, tak jakby wyświadczyła światu przysługę. W trakcie wykładu mówiła też, jakie jej zdaniem są koszty rozmów z białymi ludźmi. To koszt własnego życia, ponieważ wysysają cię do sucha. Biali ludzie sprawiają, że moja krew się gotuje, przekonywała Kilanani, która prowadzi prywatną praktykę w Nowym Jorku. Prosimy obłąkanego, brutalnego drapieżnika, który myśli, że jest świętym lub superbohaterem, aby przyjął za coś odpowiedzialność. Tak się nie stanie. Mają 5 dziur w mózgu. To jak walić głową w ceglaną ścianę, dodała, komentując próby rozmów z białymi o kwestiach rasowych. Reakcja uczelni. Doktora Kilanani domagała się upublicznienia jej wykładu, a odmowę ze strony uczelni nazwała tłumieniem jej wypowiedzi. Ostatecznie zdecydowaliśmy się opublikować wideo z dostępem ograniczonym do tych, którzy mogli wziąć udział w wykładzie, członków społeczności, ale nasza uczelnia nie toleruje wyrażeń o przemocy lub rasizmie wobec jakiejkolwiek grupy, stwierdza przytoczony przez Newsweek komunikat, który podkreśla, że idee Kilanani są sprzeczne z podstawowymi wartościami szkoły medycznej, ale gdy o sprawie zaczęły pisać amerykańskie media, Kilanani wyjaśniła, że podczas wykładu wykorzystała prowokację jako narzędzie do prawdziwego zaangażowania. Tłumaczyła też, że jej wystąpienie zostało początkowo dobrze przyjęte, a jako dowód przytoczyła słowa pewnej czarnoskórej kobiety, która miała do niej napisać, że to danie głosu nam, ludziom kolorowym, i temu, przez co cały czas przechodzimy.